Montaż gniazdka elektrycznego przelotowego. Puszka, gniazdko, przewód zasilania, przewód do następnego gniazdka, czyli 6 przewodów w puszce. Jeżeli przewody są dostatecznie długie, nie ma problemu. Podłączamy w tradycyjny sposób, czyli parami pod poszczególne zaciski. Ale w przypadku, gdy przewody są krótkie lub chcemy sobie ułatwić pracę, bo przewody są zbyt sztywne, wtedy użyjemy mojego sposobu. Podłączymy kawałki przewodów pod zaciski gniazdka. W taki oto sposób i w takiej kolejności. I oto nasze przygotowane gniazdko z przewodami. Ale najpierw połączymy przewody zasilający i do następnej puszki za pomocą, w tym wypadku, złączek WAGO. I jeszcze został nam przewód fazowy. W tym wypadku jest to przewód brązowy. I teraz do takiego układu wepniemy się z naszym gniazdkiem, czyli przewód ochronny, zielono-żółty, przewód neutralny, niebieski, do niebieskiego i przewód fazowy, w tym wypadku brązowy, do brązowego. I teraz wystarczy przewody ułożyć w puszce. I możemy zamocować gniazdko. Tutaj w tej puszce mamy śruby mocujące. Przykręcamy. Jeżeli są takie śruby, to mamy większą pewność, że gniazdko nie zostanie wyrwane ze ściany. Możemy oczywiście też użyć zaczepów samego gniazdka albo tych dwóch sposobów naraz. To wtedy jeszcze jest lepiej. I zakładamy osłonę, przykręcamy i gotowe. Gniazdko podłączone. I na koniec jeszcze puszka, która została użyta. Przedstawiam ją, bo jest trochę nietypowa, z dodatkową kieszenią, na przykład na jakiś sterownik czy na jakieś dodatkowe przewody firmy F-Tronic. Jest to puszka podtynkowa, także może się komuś takie coś przydać. Dziękuję za uwagę.